Witam serdecznie. Gram ponownie w Puk Puk. I spróbujemy się nie przestraszyć tego, co nas czeka w przodzie tej wędrówki po ciemnych pokojach. Nowy dźwięk. O, chyba cię pogięło. Czy łóżko mnie nie zaatakowało? No, co ty robisz? Dobra, najpierw ogarniemy sobie stronę prawą. Może tym razem uda się doczekać świtu bez przeskoków czasoprzestrzennych. To jakieś nie, dziwne korytarze. Zaczniemy od tego. Bez kolizji. Small, cramped, closed rooms. Co tam się dzieje? Gdzieś łóżko jeździ? You talk to yourself. Tak, gdzieś jeździ łóżko. Nie do końca trafię. Znaleźć to miejsce. Why do you use the light bulb? Dobrze, że jesteśmy już w połowie czasu. Can you hear me coming? Znowu nowy dźwięk? Nie tu. No, mniej więcej w tym kierunku. Uwaga, niech to łóżko mnie nie zaatakuje. Hey, be so afraid of me. No nie wiem.
aż do tego, że łóżka mnie atakują. Słyszę tu pod nóżek. Zdecydowanie słyszałem tu pod nóżek. Mniej więcej taki. Dobra. Nic się nie dzieje na razie. O matko, byłem tam. Plum. No tak, co robić, kurczę. Samotność. Długie jesienne noce. Trzeba pędzić. Bo inaczej idzie zwariować. Żadnych osobników leżących ze ścian. Dobra, dzięki. Nie wyszło ze ścian. Czy to jest moje łóżko? Zdecydowanie nie. Chyba, że się nie lał. Dobra, olewamy ten pokój. Jest tylko jeden pokój. Nie mam odwagi, aby... Nie idź za mną. Masakra po prostu. Z tym nie mogę cię. Cwaniaczku. Jestem w swoim pokoiku, bezpieczny, przy moim łóżku, które nie skrzypi i nie rzuca się mi do szyi. I obserwujemy piękne widoki za oknem, wspaniały zachód księżyca. Się dochodzi tędy. Noż, cholera. Co? Hurra! Oczywiście. No po co iść dalej? Lepiej się kręcić w kółko. Dwa do przodu, trzy do tyłu. Żeńskiego głosu, bo informuje mnie, że to nie ten domek. Jestem tego niemal pewien.
ta gra powinna mieć taką rekomendację od innych od czasopism. Gra z najbardziej nużącymi momentami pomiędzy chwilami przerażenia. Mniej więcej by to odpowiadało prawdzie. Chciałem nagrać tylko półgodzinny odcinek, ale widzę, że dopóki... Cześć. Skąd ty się tu wziąłeś, chłopie? Ale widzę, że póki nie dojdę do następnego domku, to gra chyba nie zapamięta. No i... Co to za... Iskry. No, mniejszy. Oho, spadł w wam. What the f... Tak, pozwolisz mi gra dokończyć myśl? Ale póki nie dojdę do następnego domku, prawdopodobnie... Znaczy nie mam takiej pewności, ale nie chciałbym się boleśnie przekonać, że tak jest. Gra nie zapamięta moich... O matko... ...osiągnięć, więc będę musiał, jeśli zechcę wyjść w końcu na zakupy, będę musiał liczyć się z tym, że będę mógł wszystko powtarzać od nowa. Czego nie chcę. Wcale, a wcale. Dobra, tu ogarnięte. Tam zostały dwa pokoje, to na koniec sobie zostawię. Cokolwiek się tam dzieje, już tam idę. Bimbrownia, kotłownia, mały alchemik.
pokój z... Steak. Ja śmierdzę? Pokój z kafelkami. Nowo gdzieś jeździ łóżko. Dobra. Znalazłem łóżko. Masakra. Te korytarze. Prawdopodobnie muszę znaleźć wszystkie brakujące na danym etapie. Jest jakaś ilość brakujących stron do pamiętnika, które muszę znaleźć. Dookoła tego oka, a nie przychodził do następnego domku. Tak podejrzewam. Dobra, wejdźmy tu. Nie wiem, czy o to chodzi. Czy śmiech spowolniony? Absurd. O, te drzwi są tak szeroko otwarte, zapraszająco. Wow. Nawet nie wiem, co mógłbym powiedzieć o tym dziele. Symbolika jest ponad moje możliwości zrozumienia. No nie, poważnie? Przestań mamrotać do siebie. Ciekawe, co myśleli w ogóle twórcy tej gry, jak tworzyli tę grę. Gdzie zrobimy korytarz, w którym będzie chodził następny korytarz, w którym będzie chodził następny korytarz, w którym będzie chodził w domku, w którym nie będzie się nic działo, a później go przestraszymy. Dobra, kochani, ja chyba jednak zaryzykuję. Będę musiał wszystko od nowa powtarzać, ale muszę iść na zakupy i posprzątać. Dzięki za oglądanie. Cześć.